gdzie znajduje się takie zamczysko lub ta piramida, albo taka wydma, lub ten leśny pałacyk. Co znajdowało się w środku tego niezwykłego skrzyżowania? W końcu, gdzie odnaleźć można pokój? I gdy się go znajdzie, czego tam szukać? Cześć! Cześć! Kłaniamy się nisko z pięknej miejscowości o pięknie brzmiącej nazwie Pokój. Jest piękny już wiosenny dzień. Za naszymi plecami znajduje się rondo i to chyba po raz pierwszy rozpoczynamy odcinek przy rondzie, ale zobaczycie za chwileczkę, jest to jedno z najbardziej niezwykłych rond w Polsce. Na jego środku znajdował się pałac i ten pałac był swego czasu jednym z najsłynniejszych, najbardziej znanych pałaców na wszystkich ziemiach niemieckich. A sama miejscowość była bardzo znanym kurortem, do której ściągały elity z całych Niemiec. Tak naprawdę po tym miejscu pozostało już bardzo niewiele. My natomiast mieliśmy wielkie szczęście i zamieszkaliśmy w ocalałym zameczku, pałacyku, znajdującym się w samym sercu Borów Stobrawskich. No ale najpierw poznajmy historię pokoju. Droga z Bytomia wiodła najpierw Doliną Małej Panwi, więc nie sposób było ominąć najstarszy w Europie kontynentalnej żelazny most wiszący w Ozimku. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że czekają nas 3 dni pełnego słońca i innych rekordowych miejsc. Szpalery przydrożnych drzew wyznaczają nam trasę. Drogi stają się coraz to węższe, aż w końcu praktycznie wprowadzają nas do lasu. Jesteśmy jakąś godzinę drogi na północ od Opola. To wciąż Górny Śląsk. Wiosny jeszcze nie ma, ale jednocześnie już tu jest. Zależy jak patrzeć i kto patrzy. To niezwykłe miejsce znajduje się w samym sercu Borów Stobrawskich. W otoczeniu budzącej się do życia przyrody i dźwięków tej przyrody. Zwane jest zamkiem, chociaż trochę to też pałacyk myśliwski, a miejscowość czy też przesiłek nazywa się Bożejów. Dawniej Emilienhütte. Dlaczego słowo huta w środku lasu? O tym będzie trochę później. Pałacyk powstał w 1801 roku jako rezydencja myśliwska. Bywał tu sam arcyksiąże Franciszek Ferdynand. Kilka lat temu został uratowany. Jestem miłośnikiem przyrody. Kiedyś, nie wiem, w 2012 roku tutaj przyjechałem. Stała taka ruina w środku lasu. Praktycznie nikt się tego nie spodziewa, jeśli tu wjeżdża, że taka ruina, że coś tu może w ogóle być. No i zakochałem się w tym miejscu. I akurat poprzednim właścicielem była jakaś firma, chyba holenderska. Obiekt był wystawiony na sprzedaż. Zakupiłem to. Podczas remontu, to tak, żeby tu przebywać, to spałem w kampingu, w przyczepie kampingowej, bo nie mogłem się z tą oderwać. No czym się różni na przykład taki szachulcowy budynek i wyrestaurowanie go od innych? Znaczy miałem takie pewne udogodnienie, gdyż ostatni właściciel tego obiektu przed śmiercią napisał taką książkę i wszystkie materiały źródłowe, które że tak powiem, posiadał, czyli zdjęcia, jakieś szkice i tak dalej, w tej książce umieścił. Na podstawie tego widziałem, jak to wyglądało kiedyś, czyli bo budynek ma 222 lata już teraz. Jest starszy, taka ciekawostka, o 115 lat od mocznej. Dużo substancji było zachowanej, to znaczy 90% podłóg. Okna też musiały rzeczywiście zostać oryginalnie, tylko że wymieniliśmy szyby. To jest wszystko na kicie, także tak jak kiedyś. Od 20 marca światła jest więcej, więc na dzień dobry i dobranoc wypatrujemy pięknie zachodzącego słońca i pomarańczowych refleksów, które malują w las. Zanim zrobi to wiosna. Coś widać? Niestety żadnej zwierzyny nie widać, tylko słońce, które się chyli ku zachodowi. W 1925 roku spędzała tutaj wakacje taka znana berlińska malarka Magda Okula Rasch. Właśnie tak była zafascynowana tym miejscem, że namalowała ten obraz. Tutaj właśnie to jest zamek myśliwski od strony stawu. I po lewej stronie właśnie widzimy, że to były takie właśnie, było 34 dęby, które niestety tam jakieś tam zawierusze pokomunistycznej zniknęły z powierzchni
Ziemi szkoda, bo to pięknie by wyglądało. Spokój proszę. Nie wymagałem tego od was. Z drugiej strony ta nietypowa architektura może jest trochę typowa, bo nawiązuje do okolicy, którą zasiedlali koloniści sprowadzeni tu przez króla Prus Fryderyka po zdobyciu Śląska. Tutejszy kościół z 1776 roku, kiedyś ewangelicki, wokół którego zakwitły niebieskie cebulice, również jak widać zbudowany jest w tym stylu. Ale to, co najcenniejsze wokół, to jednak królestwo lasu. Tutejsza puszcza, co ciekawe, nie tylko jednak jest źródłem pokarmu czy budulca, bo pod sobą kryje więcej innych skarbów. Jeden z nich to jednocześnie rozwiązanie zagadki ze słowem huta, o którym wspomniałem wcześniej. Bo jedną z największych tutaj był zakład w Zagwiździu, dawnym Friedrichsthal. Możecie być troszeczkę skonsternowani, jak to? Tutaj mówimy o takim przyrodniczym zakątku ziemi opolskiej, a tutaj hutnictwo. Otóż, no w czasie kolonizacji Fryderyka potrzeba było też miejsc pracy. A tak się składa, że takie właśnie piaskowe tereny były bogate w rudę darniową. To jest coś, co ma w sobie, oczywiście skała sodowa, ma w sobie trochę rudy żelaza, ale strasznie pieczołowicie się to wydobywa. To jest gdzieś wciśnięte pomiędzy piasek, ziemię czasami, ale da się. W tym celu między innymi powstała huta kluczborska tutaj w Zagwiździu. To są jej zabytkowe zabudowania. Można je zwiedzać dzięki lokalnemu stowarzyszeniu pomiędzy początkiem maja a początkiem jesieni. Natomiast no, dzisiaj zostało mniej więcej tyle z tego miejsca. Ale jedna rzecz w Zagwiździu na pewno jest otwarta i może coś już w niej tam ciekawego zobaczymy. Przepiękna niespodzianka wita nas w ogrodzie botanicznym w tej samej miejscowości. Choć to dopiero środek marca, cieszy nas widok krokusów pojawiających się równocześnie z przebiśniegami. Ale no pięknie tutaj musi być koło czerwca, bo jest mnóstwo rododendronów. Proszę, jaka ładna pergola. Korzystając z dobrego położenia naszej bazy wypadowej, dzisiaj udajemy się na spacer. Po pierwsze, żeby poszukać wiosny, bo ta astronomiczna już jest fenologiczna nie do końca, ale dźwiękowa jak najbardziej. No i żeby znaleźć jedną z najstarszych alei dębów na Śląsku. Jest przeraźliwie sucho, wręcz pyliście. Nie ma mowy o żadnych śladach, tropach. Z drugiej strony, jakby tutaj było roztopowe błoto, to byśmy tym szlakiem na pewno nie mogli iść. Jest po prostu, powiedzmy sobie szczerze, susza. Susza hydrologiczna, susza meteorologiczna, bo nie padało od 2 tygodni. I z tego, co widzimy na polach, na co psioczą rolnicy, też susza rolnicza właśnie. Coraz częściej polski marzec właśnie taki jest. Oczywiście nie tylko śpiew ptaków zwiastuje wiosnę w lesie, czy też charakterystyczne stukanie dzięciołów, o którym wspominał Marcin, ale kwitnący na różowo, czy też na fioletowo wawrzynek wilcze łyko, lub też leszczyna ze swoimi kwiatostanami, które pojawiają się na początku wiosny właśnie i umożliwiające zapylanie. O tym mówiliśmy rok temu w filmie
o podobnej części roku. Natomiast nie wspomnieliśmy o śladach w lesie takich jak kwiaty, geofity. One pojawiają się na samym początku wiosny, dlatego że muszą się wtedy pojawić, bo później, kiedy już się pojawiają liście, to odpowiednia masa słońca już do nich nie dochodzi. To są właśnie bardzo popularne i znane przebiśniegi, chociażby przylaszczki, różnego rodzaju kwiaty cebulowe, bo te cebule nie potrzebują być rozsiewane, chociaż oczywiście pomagają w tym wszystkim mrówki, które są kolejnym jakby śladem wiosny w lesie. No, jak już widzicie, ruszające się mrówki, to one zwiastują, że ta wiosna przyszła. Za chwilę pojawimy się w miejscowości, której nazwa jest w tytule tego odcinka. W naszym osobliwym podejściu do podróży po Polsce, Europie czy świecie mamy słabość do miejsc, gdzie nic nie ma lub miejsc, gdzie kiedyś coś było. Znów trzeba wytężyć wyobraźnię, by wyobrazić sobie tłumy letników, grupy turystów z całych Niemiec na dworcu kolejowym w Karlsruhe, dzisiejszym pokoju. Kiedyś stał tu spektakularnie piękny pałac zamieszkiwany przez znamienity ród. W miejscu, o którym powiedzieliśmy na początku odcinka, znajduje się słynne rondo. Ja jestem na samym środku tego ronda, więc może być trochę hałasu. Rondo jest wyjątkowe w skali Europy, bo jest rondem o 8 ramionach, czy też rondem gwiaździstym z 8 ramionami, kierującymi się w 8 kierunków świata, czyli więcej niż 4. Po środku znajdował się rzeczony pałac, słynny pałac, wpływowy pałac, zbudowany dla rodziny arcyksiążęcej, także nie byle jakiej rangi. Nic po tym pałacu się tutaj nie ostało. Jest ewentualnie mały starodrzew, pamiętający tamten czas. Żeby zobaczyć ogrom tego założenia urbanistycznego, musiałbym zaprzęgnąć do pracy Bronka. On za chwilę wam to pokaże z góry. Założenie powstało na pewien wzór. Wzór oczywiście zaczerpnięty z innego rejonu Europy. Wzorzec śląskiego Karlsruhe znajduje się oczywiście w badeńskim Karlsruhe, gdzie serce miasta z pałacem włącznie wyznacza idealny okrąg. Możecie sobie sprawdzić. W 1748 roku Karol Württemberg otrzymał księstwo oleśnickie i ziemię wokół pokoju, czyniąc jedną z najmodniejszych rezydencji tej części Europy. O tym, dlaczego tak było, niebawem opowie wam Ania. A my wejdziemy do miejsca, które stanowi ślad dawnej wielkości i świetności pokoju. Jest to park, przynajmniej tyle. Obok zamku założono ogród w stylu francuskim oraz oczywiście ogród w stylu, czy też park bardziej w stylu angielskim, z kompleksem stawów oraz z winnicą. Za czasów Eugeniusza Wirtenberskiego było to prężnie działające centrum kulturalne. Działał tu między innymi jeden z najsłynniejszych, chyba drugi po tym wrocławskim, teatr plenerowy, a także między innymi słynny kompozytor doby romantyzmu Karl Weber. I co ciekawe, z tego właśnie parku oraz z tych scen kulturalnych korzystać mogli nie tylko arystokraci czy kuracjusze, ale też okoliczni mieszkańcy. Był jednak pewien warunek. Trzeba było się najpierw wykąpać. W tym stawie? Nie, nie chodzi tutaj wcale o staw. Zamek oczywiście się nie zachował, zniszczony, spalony podczas przechodzenia frontu ze wschodu przez Śląsk. Historia kopiuj wklej z dziesiątek innych miejsc. W parku można pobawić się jednak w historycznego detektywa i odnajdywać poszczególne fragmenty dawnego uzdrowiska. Paradoksalnie wczesną wiosną dokonać tego można łatwiej, gdyż liście nie kryją jeszcze wszystkiego,
pośród siebie. Mniej więcej rok temu dokładnie o tej porze byliśmy... W Świerklańcu. Tak, w Świerklańcu kręciliśmy odcinek o śląskim Werselu, także rysuje się nowa świecka tradycja, początek wiosny i jakiś zakątek Górnego Śląska. Ale w tym roku zdecydowanie cieplej. I słoneczniej. Romantycznego sznytu parkowi nadawały kilometry alejek, stawów, grobli, małej architektury czy trwałych ruin. Tak zwany salon wodny stał się nią w sposób nieplanowany. Podobnie jak gdzieś schowana Minerva, Diana, Wenus, Apollo czy świątynia Wilhelma Eugena. Pilni eksploratorzy odnajdą też romantyczny labirynt. Myślę, że dalej troszkę bym się bał, tym bardziej, że zaraz się będą budzić nietoperze. Czy obelisk pełniący kiedyś rolę latarni w stawie pod Winną Górą pływają dziś tylko łabędzie, niczym zaklęte postaci na łódkach ze starych pocztówek. Nadzieje budzi dobrze zachowana świątynia zmarłej żony, którą Eugeniusz opłakiwał, nadając jej imieniem różne miejsca w parku. Całości tych smutków i wspomnień pilnuje jakoby natura. Z jednej strony ona, strażniczka, czyli gigantyczne, fantazyjne drzewo sosnowej mutka. I to najstarsza w Polsce, czyli zobaczcie, kolejny rekord tutaj w okolicy. A z drugiej on, śpiący, choć niezwykle sugestywny dla każdego, któremu nieobce są losy Śląska. Jak wiecie lub nie, macie prawo nie wiedzieć, śpiące lwy to symbole m.in. Bytomia. Śpi sobie taki na samym środku bytomskiego rynku, ale jest też w Gliwickim Parku, w Zabrzańskim Parku. Swego czasu właśnie takie śpiące lwy były pewnym symbolem polityki historyczno-kulturalnej Niemiec. Bardzo często były odlewane i składane w podziękowaniu na przykład za czas wojen napoleońskich. I jednym z monopolistów na ich tworzenie był Teodor Kalidek, gwiazda ówczesnego rzeźbiarstwa od nas z Górnego Śląska. I ten śpiący lew również jest autorstwa Teodora Kalidego. Jest ku czci Eugeniusza Wirtemberskiego i można powiedzieć jest takim najbardziej charakterystycznym elementem parku w pokoju, ale zupełnie szczerze muszę powiedzieć, że otoczony przez rododendrony musi świetnie wyglądać pod koniec maja i czerwca. Teraz też nie jest źle. Park w pokoju jest na swój sposób miejscem smutnym, jeśli się uzmysłowi czego nie ma w miejscu, gdzie coś było. Z drugiej strony budzi nadzieję i pokój ducha, że mimo wszystko chce się o tym miejscu pamiętać. Lokalna społeczność stara się dbać o pamięć i o to, co się z niej ostało. Doskonałym przykładem jest choćby ewangelicki kościół i tutejszy cmentarz. A jak wiemy, od pamięci już droga na skróty do lepszej wyobraźni. Nie wiem, czy wiecie, ale jak słyszycie takiego dzięcioła z takim ciągłym stukaniem, szybkim, ale krótkim, to nie jest moment, w którym on robi dziuple. No właśnie. Takie okresowe, ale z małą przerwą stukanie, to jest moment, w którym on wydrąża dziuple. Natomiast zazwyczaj wczesną wiosną takie ciągłe, mocne, głośne stukanie, to po prostu jest stukanie godowe, które pokazuje, że halo, proszę pani, ja tu jestem. W przysiłku piecy zabytkowe drzewa są już dumą okolicy. Podobnie jak w nieodległych od pokoju Karłowicach, miejscowości znanej z domu i działania księdza doktora Jana Dzierżona, kapłana, jednocześnie naukowca, który całe swoje życie poświęcił na badanie pszczół. Sporo ulic na Śląsku jest jego imienia. W tej samej miejscowości tuż nad rzeką Stobrawą stoi rycerski zamek z imponującą wieżą. Z tego co udało nam się dowiedzieć od Janka Nepomucena czeka na renowację i nieco lepsze czasy. Czy w okolicy znajduje się jeszcze więcej ciekawych miejsc? No zawsze, zawsze tak jest. I w tym przypadku również nie da się opowiedzieć o wszystkim, stąd tylko najbliższe okolice Bożejowa. Ale o jednym miejscu wspomnimy wam dodatkowo. Historia może się spodobać łowcom tajemnic historycznych.
to linia kolejowa pomiędzy Pokojem a Jełową, dawna linia. I historia, która mogłaby zmienić losy świata, jeśli jest prawdziwa. Zaznaczam, że to, co teraz powiem, to tylko hipoteza historyczna, bo Bogusław Wołoszański ten sam scenariusz usadowił na przykład na Pomorzu. No ale zobaczmy. To właśnie tutaj doszło do pierwszego, albo przynajmniej jednego z pierwszych zamachów na Adolfa Hitlera. Dokonała tego tajna organizacja zwana Muszkieterami. Fascynująca jest historia tej organizacji, warto o niej poczytać. Mniała informacje wszędzie wywiadowcze, ale duża część tych informacji dotyczyła właśnie transportu, szlaków, dróg, którymi wojska niemieckie się poruszały. I była informacja, że tędy będzie przejeżdżał Adolf Hitler w swoim słynnym pociągu Ameryka, więc faktycznie Ameryka tędy przejeżdżała, ale tak się zdarzyło. Być może podwójny agent zdradził, że najpierw przepuszczono transport kolejowy załadowany żołnierzami i sprzętem. I właśnie do wybuchu doszło na tym nasypie pomiędzy miejscowością Czarna Woda a Murów, 2 kilometry, gdzieś ciągnie się ten nasyp, dokładnie nie wiemy gdzie, i zginęło, słuchajcie, ponad 400 osób, ale niestety nie Adolf Hitler, a mógł być już spokój. W okolicach nieodległej Jełowej, dawnym Ilgau, gdzie odbyła się konferencja, na której decydowano o pierwszych miesiącach wojny z Polską, miał znajdować się też podziemny bunkier kolejowy dla wspomnianego już pociągu. Gdzie jednak by się schował, skoro tu nie ma gór ani wzgórz? Odpowiedź znajdziemy na mapie i pod nogami. Jak uważne oko lubiące mapy przyjrze się temu parkowi, to oprócz lasów zauważy jedną ciekawą rzecz, mianowicie mnóstwo takich łuków, które przez poziomice są zaznaczone. Czym są te tajemnicze łuki, przynajmniej tajemnicze na mapie? To stobrawskie wydmy, które podobnie jak w Kampinosie czy Kotlinie Sandomierskiej wiatr uformował z gigantycznych pól polodowcowych piasków. Z czasem zarosły oczywiście roślinnością, sosnowymi lasami, pomiędzy zawietrzną a nawietrzną stroną powstawały bagniska, torfowiska, stawy, jeziorka. Wydmy chowają się w borach stobrawskich, a gdzieniegdzie złapane i ujarzmione przez człowieka są kopalniami piasku, jak choćby ta w Kosowcach, niedaleko Jełowej właśnie. Dowiedzieliśmy się o niej od Pawła, człowiek przygoda, pozdrawiamy, który akurat zrobił przewodnik po opolskim. Czyżby pod taką właśnie wydmą gdzieś chował się legendarny bunkier pociągu Ameryka? Nikt nam już tego nie potwierdzi. Słońce chowa się za morzem stobrawskich lasów, unikając odpowiedzi. W drodze powrotnej jeszcze zatrzymaliśmy się w miejscowości Rożnów. Otóż, moi drodzy, znajduje się tutaj największa w Polsce piramida. Ona jest nawet większa niż ta bardziej wypromowana w Rapie. No, może nie wyższa, ale objętościowo. Jest to grobowiec rodziny von Brunnen i jak twierdzi tablica informacyjna, pochowanych zostało tutaj 20 kilku członków tej rodziny, którzy to wierzyli, że jeśli zostaną pochowani w piramidzie, to ich ciała zostaną zmumifikowane. Natomiast jeszcze ciekawszy fakt być może jest taki, że autorem tej piramidy, projektantem, jest ten sam architekt, który wymyślił, stworzył kwadrygę na bramie brandenburskiej. Jeszcze na sam koniec, dla fanów architektury drewnianej, kościół świętej Anny w Oleśnie o bardzo nietypowym kształcie. Zapraszamy na kolejne odcinki w tym roku, nadrabianie poprzednich sezonów naszych podróży i po Polsce, i po świecie, i oczywiście do wsparcia naszej pracy, choćby poprzez zakup którejś z naszych książek. Jedna i druga otrzymała niedawno kolejny do druk. Do zobaczenia.